na pewnie do nieba jest. Mam nadzieję, że ty byśmy mogli pośpiewać. Można by śpiewać, ale to wersja kosuska jest taka. Same się muszą kruszyć twarde skały, widząc, że Jezus we krwi brodzi cały. Nowy pelikanie, nie krwi kropla kapnie, który z serca dzieciom dobywasz. Co ciekawe, ta podobna bardzo wersja, tylko bez tych przedłużeń, jest Mioduszewski. Normalnie zapisana, tak? Ósemki ćwierćnoty, tak, a one po prostu śpiewają, tak ja to znałem z natury i dzisiaj dopiero zobaczyłem, że to jest w Mioduszewskim. Pięknie. No i dużo jest takich, no świetne te rzeczy są. Tu też zamieściłeś to z tym ach, 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 to też jest takie ciekawe. Też, tak, tak, też tak. Kocuzanki też śpiewają. To jest, a to nie jest... do pięciu ran Chrystusa, ta pieśń? Lament serdeczny w mem sercu zawsze trwa bez odmiany. Ilekroć wspomnę na Zbawiciela mojego rany, na Jego śmierć smutną, ach, ach, ach. I mękę okrutną, ach, 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 którą mnie salwując z piekła odkupując podniósł. Taka wersja, też bardzo ładna. I tak można by śpiewać i za rok będziemy mieli co robić. No to... Gotowe już mamy materiały. Ale może rzeczywiście byśmy zrobili także części takie spotkania. Kto by mógł, kto by przychodził? No właśnie, ja może czasem mógłbym też przyjść. No, bo tak za często to bym nie mógł, nie? Ale wiesz co, myśmy w ogóle kiedyś mieli taki, to się nazywało projekt PKP. Projekt PKP, czyli projekt kantora półprofesjonalisty. I polegał na tym, że raz na jakiś czas spotykaliśmy się po prostu, żeby śpiewać pieśni takie, powiedzmy, drugiej, trzeciej klasy, które po prostu śpiewa na każdej mszy w niedzielę po to, żeby je znać, żeby osłuchać się z melodiami, zapoznać się z tekstami, poznać większość zwrotek. Wszystko, śpiewaliśmy po prostu O drzwi Twoich, Bądźże pozdrowiona, wszystkie takie rzeczy Jezusa ukrytego i tak dalej, wiesz. Projekt kantora półprofesjonalisty. W razie jakby trzeba było zaśpiewać na mszę, to były czasy, kiedy jeszcze nie było uwolnionej mszy prezydenckiej, to żeby po prostu móc zaśpiewać w kościele. A śpiewaliśmy wiele razy, przez wiele lat zresztą na różnych mszach. W kościele uniwersyteckim mieliśmy swoją mszę, w Dominikanach mieliśmy swoją mszę z pieśniami. Taki był projekt kantora półprofesjonalisty, więc można się śpiewać choćby po to, żeby śpiewać pieśni, które się zna, ale żeby śpiewać po prostu, nie? Także to tak podrzuca mnie, jakbyście rzeczywiście mieli taką ochotę. No ty też znasz, przecież poznajesz coraz więcej rzeczy. Też już masz coraz więcej do nauki innych. Powodzenia w drodze. Dziękuję. I do zobaczenia jutro, prawda? No, my się z Hanią widzimy też jutro. Tak. Będzie, zdążysz się wyspać chociaż trochę? No, wyspać to nie, ale na pewno dam radę zaśpiewać. Dobra. To jak my się jutro widzimy? Tak? Za 10:10? Za 10:10, tak? Gdzie ja mam czekać? Podejdź na Panickiego. Wiesz co, bo ja mieszkam na Więckowskiego, więc jak będziesz jechał teraz, to już po prostu dwa kroki od razu. Zadzwoń przed 10:00 do mnie. Dobra, dobra. Bardzo dziękuję, panie gospodarzu. Radosnych, spokojnych świąt. Może jeszcze zobaczyłem przed. Może się zobaczyłem, bo jakiś tytuł przecież jeszcze jest. Dokładnie na wiaski. No, rzeczywiście. Ja też nie mam za dużo czasu, tak? Jak muszę z domu wyjść, to... Mimo, że kiedyś na przykład mieliśmy faktycznie tak, że co tydzień w czwartki były nieszpory, w poniedziałki wieczorem było śpiewanie, a dzieci były malutkie i żona musiała się zajmować, ale jak się przyzwyczaiła, że już jestem w domu, to już teraz trudno jej się pogodzić, to już wychodzę. Ale no, na jakiś czas na pewno się uda. I pewnie, bardzo chętnie bardzo. No, mi się udało dzisiaj znowu wyjść, w zasadzie tylko do tego, że idę.
Tylko oszczędzajcie się, żeby wielki tydzień przed nami. Nie? Ja wiem. A razem widzicie? Tak. Najbardziej się boję jutrzejszego cmentarza, bo też jakiś czas temu spływaliśmy na pogrzebie tam gdzieś właśnie jakieś tak chłodno było, zimny kościół tego i potem to ciężko odchorowałem, a to jest wielki tydzień przed nami. Także no Pan Bóg ma jakieś takie czy inne plany i od zawsze się przekonujemy, że tyle daje, ile trzeba. Nie? Byłem nawet u laryngologa, zacząłem chodzić i mam w środę po świętach iść na jakieś badanie krtani, takie jakieś tam dokładniejsze, żeby zobaczyć, co tam. A to jest związane ze śpiewaniem? Czy nie mam pojęcia. No, ja kiedyś miałem głos. Mówię, no śpiewałem trochę jak ojciec, jak ksiądz Mateusz, nie? Taki potężny głos, też miałem, ale straciłem. Dobra, to z Panem Bogiem trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję. Pamiętaj, że gdzieś w maju to będzie trzeba przewierzchować tego Olka, nie? Ale wystarczy, tak, się spotykali w maju, tak?